Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj powiemy o aktualnej sytuacji, tego co zgotował nam rząd, a w szczególności pan Andrzej Duda. Ale zanim do tego przejdziemy, to chcę Państwu powiedzieć, że rząd III RP uznał nasze pisma dotyczące dowodów suwerena za legalne, ponieważ od 1 września wszystkie te osoby, które będą chciały zmienić sobie dowód III RP, prawo jazdy, jak również paszport, mogą wystąpić o zmianę. Właśnie chodzi o te PESEL-e. One okazały się nie tylko nielegalne, ale wytłumaczenie rządu jest następujące, powiem w jednym zdaniu, że bardzo dużo osób jest poszkodowanych przez oszustów, którzy wyciągają te PESEL-e i na podstawie tych PESEL-i pobierają, zaciągają kredyty różnego rodzaju. I to jest niby podstawą. Otóż proszę Państwa, jest to nieprawdą, natomiast prawda jest taka, jaką mówi prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej. To jest prawda. Z uwagi na to, że dzienniki urzędowe III RP, same osoby, czyli rząd, wyraźnie sformułował, że PESEL-e to są cyfry, jakie były stosowane w obozach koncentracyjnych. Myśmy zaczęli wydawać dowody suwerena, prawo jazdy, metryki, bez PESEL-i, zwłaszcza dowody. Teraz również prawo jazdy zmieniamy przepis i oczywiście nie będzie żadnych PESEL-i. Dlaczego dopiero od września? Ponieważ muszą przygotować się do tego w sposób rzetelny, taki jaki my to zrobiliśmy. To tak na wstępie. Na koniec jeszcze powiem więcej szczegółów. Proszę Państwa, ostatnie wystąpienie pana prezesa Mariana Banasia, który wyraźnie powiedział o defraudacjach, powiedział o lewym budżecie, który Polska ma, że Polska jest zadłużona na 1,5 biliarda, czyli 1 500 000 000, ale to jest zadłużenie fikcyjne z uwagi na to, że zadłużenie prawdziwe sięga blisko około 4 biliardów. Także, Szanowni Państwo, sprzedaliśmy się za czapkę wiśni. Większość Polaków to kolejny raz ponownie obudzi się z ręką w nocniku, kiedy już coś tamci zrobią i Polacy później powiedzą: kurczę, no nie wiedziałam, a gotówką już płacić nie mogę. Bo w 2024 roku, czyli już niebawem, za kilka miesięcy, coś takiego będzie miało miejsce, że będą, ale już takie konkretne limity płatności gotówką, więc lepiej tego nie bagatelizować, ale na początku może powiem taki przykład. Ostatnio będąc w Zakopanem, tam praktycznie wszędzie się płaci gotówką. Wszystkie te parkingi to za gotówkę, te busiki to za gotówkę, więc ludzie drodzy, za rok już wam to się ukróci, a za parę lat to już całkowicie, więc nie bujajcie w obłokach, tylko się zjednoczcie i coś róbcie, bo wkrótce te biznesiki to wam poupadają i to bardzo szybko będzie postępować, bardzo szybciutko, więc zwłaszcza tam, gdzie jeszcze ludzie sobie to cenią, to radzę to sobie wziąć na poważnie. A wiecie, jak oni to wszystko argumentują? Tym, że to jest dla naszej wolności, że to jest dla naszych praw wolnościowych, nie? Zabierają nam gotówkę po to, żeby dać nam wolność w postaci zabierania wolności płacąc gotówką. No po prostu niebywałe. Pomieszanie z poplątaniem. Przeczytam wam artykuł, jest taki portal next.gazeta.pl pani Katarzyny Rochowicz. Bardzo ciekawy, bardzo interesujący, zatytułowany Limit płatności gotówką już od 2024 roku. Jakie będą konsekwencje niezastosowania się do przepisów? A ja już wam powiem tak szybciutko, jakie będą. Będą dodatkowe podatki. Ale o tym już niebawem. Posłuchajcie. Przeczytam wam to. Od 1 stycznia 2024 roku mają obowiązywać nowe regulacje w związku z limitem płatności gotówką. Także dla osób prywatnych. To jest bardzo istotne.
To już nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla osób prywatnych, czyli dla nas, przynajmniej dla mnie. Jednocześnie w Sejmie znajduje się już projekt uchylenia nowych przepisów. Jak argumentował Marcin Warchoł z Suwerennej Polski, projekt został przygotowany w imię, uwaga, gwarancji obywatelskich wolności. Projekt zabrania nam możliwości płacenia gotówką zatytułowali, że jest to w imię gwarancji obywatelskich wolności. No to albo ja jestem jakiś szurnięty, albo jestem nienormalny. Możecie teraz powiedzieć, jaki ja jestem, albo coś ze mną nie tak, albo ja mam coś tam styki nie takie, że ja nie łapię, ale dla mnie to jest kompromitacja. To tak delikatnie mówiąc, oni mają coś, naprawdę oni mają coś z głową. Słuchajcie teraz, do tej pory tego typu limity dotyczyły jedynie transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Nowe przepisy dotyczące ograniczeń w płatnościach gotówkowych zakładają natomiast, że limit dla przedsiębiorców zamiast 15 tysięcy złotych brutto, jaki jest obecnie, będzie wynosić 8 tysięcy złotych brutto, a dla osób prywatnych 20 tysięcy złotych brutto. Czyli budujecie sobie dom, albo remontujecie sobie dom, albo kupujecie samochód. Na przykład samochód kosztuje 40 tysięcy złotych. No, ludzie kupują samochody, które niestety bardzo przykro drożeją, te używane, i będziecie mogli tylko 20 złotych, no wkrótce tak, 20 tysięcy dać w gotówce, a resztę przelewem. I powiem wam tak, w 2024 przedsiębiorcy 8 tysięcy, my 20, w 2025 będzie przedsiębiorcy 7, my 15 i dojdziemy do takiego momentu, że przedsiębiorcy 0 i my 0 i taki moment nadejdzie. I ci górale z Zakopanego, jeśli się nie obudzą, no to będziecie mieli właśnie to. Właśnie coś takiego. Zmiany będą określone w ramach Polskiego Ładu. Uwaga, Polskiego Ładu. Jednak dwa razy odroczono ich wprowadzenie. Ostatecznie mają obowiązywać one od 1 stycznia 2024 roku, jednak w Sejmie jest już projekt ich uchylenia. A wiecie, jak to jest? To jest tak, że jak są wybory, to oni niczego nie wprowadzają. Absolutnie nie, spokojnie. Spokojnie, niczego nie wprowadzimy, my jesteśmy przeciwni. My nie chcemy wam zabierać gotówki. Ale jak będzie rok 2024 albo końcówka 2023 roku, to gwarantuję, że tak będzie. Poza tym przecież my jesteśmy na sznureczkach Unii Europejskiej, oni to wprowadzą, więc my też to wprowadzimy i nie będzie, że nie chcemy. Limit płatności gotówką, konsekwencje niezastosowania się do przepisów. To jest bardzo ważne. Co nam zrobią, czy tam przedsiębiorcom i osobom prywatnym, jeśli my sobie ten zakaz zignorujemy. Uwaga, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tysięcy złotych brutto, od 2024 8 tysięcy złotych brutto, firma nie może zapłacić gotówką. Taka płatność musi być zrealizowana z wykorzystaniem rachunku płatniczego, no, czyli przelewu. Nie? Dokonanie płatności powyżej 15 tysięcy złotych brutto w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku płatniczego spowoduje, że kupujący nie będzie mógł zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów. Wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega nie tylko nadwyżka ponad 15 tysięcy złotych, ale cała kwota zapłacona z pominięciem rachunku bankowego. Czytamy na rządowej stronie. Z kolei, jeśli w 2024 roku przedsiębiorca przyjmie od konsumenta płatność gotówką na kwotę powyżej 20 tysięcy złotych, to będzie ona stanowiła dodatkowy przychód z działalności gospodarczej. W konsekwencji zapłaci taki przedsiębiorca sankcję. Dodatkowy podatek od płatności przyjętej gotówką. Czyli nie dość, że przedsiębiorca płaci bardzo duże, astronomiczne podatki, to jeszcze później będzie musiał płacić dodatkowy podatek. I to samo, co z tymi samochodami. Oni nie przyjdą do waszego domu i nie zabiorą wam tego samochodu, nie zabiorą wam domu, ale oni nam wprowadzą takie podatki, że my się, ja to muszę powiedzieć, za przeproszeniem, zesramy. Po prostu. Dosłownie, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Dodatkowy podatek, no, od płatności przyjętej gotówką. Nigdy bym się tego nie spodziewał, że będzie podatek od płatności przyjętej gotówką. O Boże. Nie ma znaczenia, w jakiej walucie jest dokonywane rozliczenie. W przypadku określenia ceny w walucie obcej, wartość transakcji oblicza się na podstawie kursu walut NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Limit 20 tysięcy złotych dotyczy także wartości transakcji bez względu na liczbę płatności dokonywanych w ramach tej transakcji. Kogo dotyczy limit płatności gotówkowych w 2023 roku? Tutaj portal pyta. Obecnie limit płatności gotówkowych dotyczy przedsiębiorców jednoosobowych wpisanych do
CEIDG, spółek handlowych i innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, fundacji, izb gospodarczych czy innych podmiotów, które równocześnie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS, przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce przez oddział zarejestrowany w KRS, wspólników spółki cywilnej, takie ble, 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 ble. W Sejmie jest już jednak projekt ustawy o wolności, uwaga, uwaga, słuchajcie, o wolności posługiwania się gotówką w Polsce, który został przedstawiony przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, suwerennej Polski, oraz przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Andrzeja Kosztowniaka z Prawa i Sprawiedliwości. W trosce o wolność, bezpieczeństwo i tożsamość kulturową proponujemy zachowanie obecnych status quo i zniesienia tych limitów, które proponuje Polski Ład. Dwóch posłów wprowadza coś, a 400 będzie przeciw, więc można by olać, dosłownie olać, bo to nie wejdzie. To znaczy, ten sprzeciw nie wejdzie, bo oni to wprowadzą, bo oni już to wprowadzą. No już jest teraz 15 tysięcy, już dziś jest 15 tysięcy dla przedsiębiorców, więc dlaczego by nie mieli wprowadzić 8 tysięcy dla przedsiębiorców? Dlaczego? Przecież oni to wprowadzą. Tutaj są różne sondaże, ostatnio gdzieś tam publikowali, że Polacy się sprzeciwiają zabieraniu gotówki. No są takie, tam są tak, no tam są wyniki, że Polacy lubią gotówkę, że lubią płacić gotówką i tak dalej, że bardzo dużo Polaków, 83%, że jest to szkodliwe dla gospodarki, tak uznali, ale w rzeczywistości, jak przyjdzie co do czego, to nic nie zrobią, bo górale dzisiaj już o tym wiedzą, ale dalej z tymi swoimi bryczkami, te parkingi tam sobie wszystko pomyka fajnie, bo to jeszcze jest na początek 2023 roku. Spokojnie, spokojnie, dojdzie i do was, ale najgorsze jest to, że nazywając coś, że jest to dla naszej wolności, zabierają nam wolność, czyli mamy się cieszyć z tego i mamy czuć się wolnymi, kiedy ktoś nam coś zabrał. Ktoś przychodzi do naszego domu, zabiera nam coś i my dzięki temu powinniśmy czuć się wolnymi i szczęśliwymi, nie? Mam być szczęśliwy, bo ktoś mnie unieszczęśliwił. No tak to wygląda. Ja wiem, że to jest kuriozalne, ja wiem, że to jest nielogiczne, nienormalne, ale tak właśnie jest. To nie są żarty, to nie jest fikcja. Mówię, w 2024 8 tysięcy, później 5, 4, 3, 2, 1000, 0. Będzie 0 i będziemy mieć to, co będziemy mieć. Bo dzisiaj to już jest taki ostateczny moment, taki już czas, który trzeba wykorzystać. Ten projekt jest fajny, tych dwóch posłów, tylko że on, tam jest 400 ponad posłów. Zresztą posłowie to jedno, oni odroczą teraz, a za 2-3 lata wprowadzą kolejne, a w 2024 będzie te 8 tysięcy dla przedsiębiorców i 20 dla nas, dla zwykłych ludzi, czyli już dziś, my już dziś mamy perspektywę limitów płatności gotówką. Ktoś, kto coś kupuje droższego, czy też jakieś usługi zamawia, będzie miał problem, bo trzeba będzie zrobić przelew. A nie wszyscy na przykład lubią to i nie wszyscy mają takie możliwości. A jak oni to sobie tłumaczą, że to jest dla naszego bezpieczeństwa, a ostatnio nawet się posunęli do takiego stwierdzenia, że jest to dla naszej wolności, uwaga, dla naszej wolności. Chcą nas zmuszać do tego, co oni chcą i wmawiają, że to jest dla naszej wolności. Niedługo będzie padał śnieg. Oni nam powiedzą, że patrzcie, pada deszcz. Ludzie pomachają głową jak baranki. No tak, no pada deszcz. No? Już są tacy ludzie, że tak można powiedzieć, że oni uwierzą we wszystko przecież. 500 zł jest. Ja myślę, że jak tak 1500 zł, no to może ktoś by się przebudził, no to 500 plus zabiorą, to w gotówce już nie wybiorą, nie? Chociaż tak tam mają przelew. Nie, to jest poplątanie z pomieszaniem, pomieszanie z poplątaniem. Ja tak czasem sobie powtarzam, że w tym narodzie to jeszcze 5%, a reszta to naprawdę. Sprawa polskich kopalni. Już wiadomo, że Unia Europejska płaciła miliardy euro rządowi III RP, aby ci z kolei zamykali kopalnie. I tak też się stało. Szanowni Państwo, to były tak zwane łapówki Unii Europejskiej dla polskich prominentów. Mam tu na myśli Morawieckiego, mam tu na myśli Dudę, mam tu na myśli wszystkich ministrów, cały ten rząd.
I teraz Państwo wiecie, skąd te pieniądze szły i idą na niechcianą wojnę na Ukrainie. Do tego też jeszcze wrócimy. Musicie Państwo wiedzieć, że prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej mówi tylko samą prawdę. Wyprzedzamy wszelkie ruchy III RP. Weźcie Państwo pana Zbigniewa Ziobrę. Dlaczego zmienił nazwę swojej partii na Suwerenną Polskę? Proszę Państwa, pan Ziobro wie doskonale, że złamał prawo, ponieważ nie jest suwerenem. Powtarzam, nie jest suwerenem. Dojdzie do mojego spotkania z panem Ziobro, czy to się podoba komuś, czy nie, to spotkanie będzie jeszcze w tym tygodniu. Będzie w tym tygodniu. Co do dokumentów tych prawo jazdy, które wydał wyrok Trybunał Konstytucyjny, w dniu dzisiejszym spotkam się z komendantem policji Nawaliców, bo starostwo, z którym dzisiaj rozmawiałem, Wydział Komunikacji, umywa ręce i mówi, że oni są niekompetentni. Prawdą jest to, że no jest taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale to nie oni decydują, tylko policja. A zatem będę rozmawiał z policją w Warszawie na Waliców 15. Tam jest właśnie komenda tak zwanej tej policji lotnej, czyli w białych czapkach. I zobaczymy, czy potwierdzi się prawda, mianowicie taka, że jeden z funkcjonariuszy policji określił, że jeżeli Trybunał taki wyrok wydał, a wiemy, że wydał, to niech sam Trybunał usuwa te punkty karne. Chodzi o te radary stojące na drogach Polski. One są i były nielegalne, całkowicie niezgodne z prawem. Nie tylko polskim, bo w Polsce prawa to nie ma i nie będzie, z prawem międzynarodowym. Sprawa sądownictwa, też się sprawa wyjaśniła. Sądownictwo, zwłaszcza sędziowie, są etatowi i te wyroki, wszystkie, które wydają, zostaną unieważnione dekretem prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej. I w tym momencie przyłączamy się do decyzji wyroków TSUE, jak najbardziej tak. Wyrok TSUE mówi jednoznacznie o gigantycznym przekręcie prawnym w Polsce. Nawet sobie Państwo nie zdajecie sprawy. I teraz dobra wiadomość dla hejterów. Dowody, jak to się mówi, powiedzmy kart do Polsatu, czy kolekcjonerskie, to Wy macie. Wy macie właśnie z tymi PESEL-ami. Ponieważ cóż Wy możecie zrobić? Wy możecie tylko kąsać, ale pamiętajcie, że będziecie bardzo pokąsani. Mówię do tych wszystkich majeranów i innej hołoty, hołoty powtarzam, na YouTubie. Idziemy teraz może dalej, proszę Państwa, żeby tutaj wynotowałem pewne sprawy, które są. Czy szkoła rosyjska w Warszawie została legalnie przejęta? Proszę Państwa, została pogwałcona konwencja haska. Całkowicie. To było niezgodne z prawem. Całkowicie niezgodne z prawem. Ja jestem przekonany, że Rosja wyciągnie z tego, z tej napaści na tą szkołę odpowiednie sprawy dyplomatyczne. Bo ja bym tak to zrobił na pewno. I ta szkoła rosyjska podlegała pod ambasadę, dlatego też miała immunitet zgodny z konwencją wiedeńską. Ale jak Państwo widzicie, trzecia RP nie przestrzega żadnego prawa, nawet własnego tego, które ustanawia Trybunał Konstytucyjny. Okazuje się, że ten Trybunał Konstytucyjny jest nielegalną instytucją. No na litość boską, ludzie, opamiętajcie się. Jak to jest możliwe? Tak jak powiedziałem, będę w Trybunale Konstytucyjnym jeszcze dzisiaj nawet. To samo będę na Waliców. Ile nas kosztuje miesięcznie Ukraina? Wojna niechciana. To są, trudno jest oszacować, ale z informacji, które pozyskałem,
wygląda, że 3 miliardy złotych miesięcznie. My to pchamy na Ukrainę, zakupujemy broń dla Polski, a przekazujemy Ukrainie. Kolejna sprawa. Jak już jesteśmy przy Ukrainie, to proszę pamiętać, jest to już ujawnione. To, o czym mówiłem, kiedy pan Duda, bo nie prezydent, pan Duda, będąc na Ukrainie, macał się z panem Żeleziński, czy tam jak on się nazywa, z tym aktorem, to chyba wszyscy wiecie, zostały podpisane różnego rodzaju traktaty. Różnego rodzaju traktaty. Żaden z tych traktatów nie został upubliczniony. To samo, gdy Żeleński był w Warszawie, gdzie pan Andrzej Duda w jakichś dziwnych okolicznościach wręczył mu Orła Białego. Człowiekowi, który był w dresie, czy tam w jakimś uniformie starym, spoconym. Teraz musicie państwo wiedzieć, dlaczego tak się stało. To jest właśnie, aż mi trudno powiedzieć, wypowiedzieć z moich ust. W ten sposób Andrzej Duda podkreślił, że Polska nie istnieje, że Orzeł Biały nie tylko, że został sponiewierany, ale jest jeszcze gorzej. No, wiadomo, że o pewnych sprawach mówił nie będę. To jest ewidentne, co powiedziałem. Polacy musicie się naprawdę wziąć w kupę, bo w chwili obecnej najgorszy traktat, jaki został podpisany, co zostało też ujawnione, odnośnie Ukropolinu. I możecie myśleć o mnie, co tylko chcecie. Mnie to nie interesuje. Mówię do tych opozycjonistów prawdy. Musicie się zastanowić nad sobą samym. Wy musicie o sobie pomyśleć. Dlaczego jesteście tym stadem baranów, jak to powiedział Adam Michnik o Polakach? No jesteście tym stadem baranów. Niestety. Michnik powiedział o was prawdę w telewizji australijskiej. Rolnicy i upadek rolnictwa polskiego. Ponad 300 tysięcy, a jest milion, było milion 300 ileś tysięcy gospodarstw rolnych, 300 tysięcy przestało istnieć i niestety muszą wszystkie gospodarstwa być zlikwidowane. To jest umowa zawarta między Polską, Unią a Ukrainą. Musicie się z tym pogodzić, rolnicy. Te protesty, które robicie, to jest wielka fikcja. Oni wam obiecują nie wiadomo co. Obiecują wam gruszki na wierzbie. I wy to łykacie jak pelikany. Wiecie, co robicie. I nie miejcie pretensji później, jak będziecie za parobków w tych swoich gospodarstwach. Za parobków. Bo to jest między innymi tak zwana siła najemna za życie i dach nad głową. Już oficjalnie się o tym mówi na Ukrainie. Idziemy dalej. Odbudowa Ukrainy. Też został podpisany traktat na koszt Polski. To my mamy odbudowywać Ukrainę. Przecież wiemy doskonale, że ci Ukraińcy, którzy są w Polsce, oni już nigdy nie wrócą na Ukrainę. Dlatego też rząd polski podjął decyzję rządem ukraińskim o masowym przesiedlaniu narodu polskiego na Ukrainę do odgruzowywania i do odbudowy zniszczonej Ukrainy. Potocki nigdy nie kłamie. Potocki mówi prawdę i wie, co mówi. Idziemy dalej. Mówiłem kiedyś o głodzie w Polsce, głodzie narodu polskiego. Tak, dzisiaj powtórzę. Jest to w kontrakcie zawarte, że naród polski będzie wszystko dostawał w sposób reglamentowany. Ale tylko Polacy. Ukraińcy nie. Zobaczcie, już są wyróżniani. Bo Andrzej Duda jest Ukraińcem z pochodzenia. Kim był jego dziadek, to państwo doskonale wiecie. Był banderowcem, był mordercą. To jest brat dziadka
podobno brat dziadka pana Andrzeja Dudy, ale ja mam inne informacje. Do tego wrócimy za jakiś czas, jak państwo zobaczycie filmy pana Dudy, które były nagrywane, a one są. Co robił na Ukrainie? Wołyń. Wołyń, nigdy nie zapomnimy mordów narodu polskiego na Wołyniu. Za to odpowiedzialna jest Ukraina. Między innymi Andrzej Duda, który uznał organizację Bandery za legalną w Polsce. Dzisiaj się mówi publicznie, że należy zniszczyć to święto. Trzecia RP to mówi, bo się boją w tej chwili, boicie się wy o własną skórę. Pamiętajcie, że Polska stoi u progu wojny domowej. U progu wojny domowej. Będą Polak, będzie strzelał do Polaka. To było również i w przepowiedni. Dlaczego? Ano dlatego, że ludzie są w Polsce przekupieni i nauczeni nie pracowania, a brania pieniędzy. I to jest właśnie ta tragedia upadku państwa polskiego. Nabór do wojska. 230 tysięcy młodego mięsa armatniego. Młodego mięsa armatniego, proszę państwa. Ma iść część, znaczna część ma iść na Kaliningrad, reszta na Białoruś i na Ukrainę. Ta informacja dotarła do mnie z bardzo wysokiego szczebla, z Ministerstwa Obrony Narodowej, III RP. Także wiedzcie, co robicie. Mało tego, już nawet publicznie się mówi, że będą to żołnierze przebierani w mundury ukraińskie. To jest nie tylko zdrada, ale to jest zagłada narodu polskiego. Proszę państwa, sprawa wyborów. Czy wybory się odbędą? Powiem państwu w ten sposób. Są dwie wersje. Pierwsza to jest taka, że jeżeli PiS będzie przegrywało wybory, zostanie wprowadzony stan wyjątkowy. I to jest dzisiaj pewne na 99%. Jarosław Kaczyński, Morawiecki i Andrzej Duda są sprawcami tego właśnie. Jak i cała ta partia antypolska, Prawa i Sprawiedliwości. To, że tam się kotłuje w środku, to jest inna sprawa. To my też wiemy od posłów. Także różnie będzie. My Polacy musimy się zjednoczyć nawet z samym diabłem. Nawet z samym diabłem, aby odsunąć PiS od jakiejkolwiek władzy. Powtórzę jeszcze raz. My Polacy musimy się związać nawet z diabłem, żeby odsunąć tą organizację antypolską pod nazwą PiS. Oczywiście nie chciałbym wojny domowej, ale koktajle Mołotowa, to co wiem, na pewno się będą lały. I teraz apeluję do policji. Zdaję sobie sprawę, że jesteście w szerokim rozkroku. Wykonujecie polecenia nie rządu. Wykonujecie coś, co jest niezgodne z przysięgą policyjną. A bodajże w czerwcu kończy się prawo o policji. Tak, proszę państwa. Bodajże w czerwcu to ma być ta ustawa, gdzie będzie wprowadzone nowe prawo. Apeluję do Wojska Polskiego. Koniec władzy pisowskiej. Pozbawiam ich wszystkiego. Ale to wszystkiego. Nawet godności człowieka ich pozbawiam. Bo to nie są ludzie. Kim jest PiS? Za jakiś czas państwo się dowiecie. Za jakiś czas się dowiecie. Bo po owocach ich poznacie. Na własnej skórze. Podatki.
50% podatku z waszych pensji jest okradane, z czego znaczna część idzie na tak zwany podatek koszerny. Nie mamy z tym nic wspólnego. To jest nadal ukrywane przed narodem. Sprowadziliśmy tutaj nie wiadomo kogo. Nie wiadomo kogo. Ten budynek masonerii polskiej zostanie przerobiony i przekształcony w jakieś kina lub w jakiś teatr. Nie będzie tego więcej. Masoni z Polski muszą się wynieść. Nie ma na to żadnej dyskusji. Nie podlega. No i wyprowadzanie pieniędzy budżetowych. Szanowni Państwo, nawet sobie nie zdajecie sprawy. To są te afery, wychodzą tam jednego ministra, który rozdawnictwo zrobił. To jest jeszcze mało. Są jeszcze gorsze sprawy. Wiemy o tym już, że rząd dąży za wszelką cenę do wojny, żeby wypowiedzieć wojnę Rosji, a oni tego samego dnia odlecą z Polski. Tego samego dnia odlecą z Polski. Jarosław Kaczyński stoi nad grobem, ale nadal pieczołowicie ten człowiek pochodzenia ukraińskiego dąży do wojny. Kim był Jarosław Kaczyński i kim jest, to opublikowaliśmy to na stronie, Państwo mogą się zapoznać. Ale dla nas najważniejsze jest to, że nasze pisma, które pisaliśmy do premiera, do ministrów, odnośnie dowodów suwerena, okazały się nie tylko legalnymi, ale prawdziwymi. My nie chcemy mieć żadnych numerów obozów koncentracyjnych. Niedawno obchodziliśmy 88-lecie Konstytucji 1935 roku. Szanowni Państwo, wróćmy do tej prawdy historycznej. Ja jestem gotów spotkać się nawet z diabłem, a tymi szatanami to jest Prawo i Sprawiedliwość. Z ich przekupionymi profesorami, docentami, doktorami, czy też doktorami, na otwartą politykę odnośnie historii państwa polskiego. Ci panowie boją się, uciekają, nie chcą rozmawiać, bo nie posiadają wiedzy, niektórzy posiadają, ale nie wolno im mówić, ale dzisiaj najlepszym dowodem jest to dla państwa i dla narodu polskiego, że prezydent miał rację, prezydent ma zawsze rację. Są skasowane PESEL-e. Rząd musiał je skasować. Tak, proszę Państwa, zadam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego w Prawa Jeździe były PESEL-e wydawane przez prezydenta Potockiego? Otóż tylko dlatego, że było to w programie międzynarodowym. My tego nie mogliśmy wprowadzić żadnym rozporządzeniem, ponieważ to mógł zrobić ten niechciany, nienawidzony nierząd polski. A dzisiaj jednak wyszło na jaw, że to my jesteśmy tym legalnym, prawowitym właścicielem państwa polskiego. My, naród polski. Proszę Państwa, na pewno dzisiaj będzie jeszcze jeden film nagrany po moich wizytach w tych urzędach, o których mówiłem. A zatem rząd III RP pogodził się z tym, że dowody suwerena, zresztą to potwierdził Zbigniew Ziobro, są legalnym dokumentem. I te osoby, które posiadają ten dowód suwerena, są prawdziwymi suwerenami. To stwierdził Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, w tym i gdzie to można znaleźć? Jest to publikowane szeroko, ponieważ jego partia zmieniła nazwę na Suwerenną Polskę. Proszę Państwa, starajcie się jak najszybciej, jak najwięcej tych dowodów przysyłać do kancelarii, składać je w różnych biurach, które są w całej Polsce. To nie są już biura, tylko urzędy państwowe. A to, że zmieniłem nazwę jako urząd państwowy, zmusiło również trzecią RP, do podjęcia innych kroków.
Będę dążył do spotkania ze Zbigniewem Ziobro, również z Morawieckim, Dudą, w szczególności z Kaczyńskim, ponieważ ta rozmowa musi się odbyć. I o tym doskonale Prawo i Sprawiedliwość wie. Cały świat w chwili obecnej, cała Europa, to co zrobiłem z tymi dowodami suwerena, to że nie ma PESEL-i, dostałem wiele, bardzo dużo, nie tylko telefonów, ale różnego rodzaju innych informacji, że nareszcie druga Rzeczpospolita Polska, ta prawdziwa, konstytucyjna, na podstawie Konstytucji 23 kwietnia 1935 roku i jej prezydent Jan Zbigniew Potocki odnosi olbrzymie sukcesy polityczne w całej Unii Europejskiej i na świecie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.